Good, good. Tak więc tutaj będę musiał tylko wrócić po klejnot za 3 śmierci. 61% gry. I dobra. Sceniczny debiut. Lecimy z koksem. Zobaczymy, co tutaj będzie nam dla nas doktor Nefarius, zwany jako engine, przygotuje. Bo serio, ten robot naprawdę przypomina doktora Nefariusa z Ratcheta i Clank. Z Ratcheta i Clanka. Wow. Nie ogarnąłem trochę, bo się chciałem napić, jak sami zresztą widzieliście. Kurczę, ale strasznie ten poziom tutaj jasny. Nie, nie lubię death metalu. Wybacz. Lubię bardzo rocka, lubię też heavy metal, ale jeżeli miałbym być szczery, no to death metal, serio. Trochę słabe. No konfrontacja się praktycznie niczym nie zmieniła, może poza tym, że tutaj mamy teraz dwa głośniki, a nie jeden. Ale to wiadomo dlaczego, bo zabraliśmy mu już pasek zdrowia, a raczej kwadracik zdrowia. No i teraz standardowo będziemy musieli skoczyć po głośnikach do góry i zaatakować spin atakiem. Nic się nie zmieniło tutaj. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Myk! Sorki, że ja tak tutaj mówię, się nie odzywam, ale skupiłem się trochę na muzyce, która tutaj leci. Naraz chciałem się trochę na bosie skupić, żeby nie było, że po prostu będę tutaj za dużo gadał, a potem będę podstawowe błędy popełniał. No i dobra. Teraz czekamy, aż znowu doktor Nefarius zaatakuje. Dobra. Wysłał znowu swoje minionki. My tutaj będziemy raczej uważać. Raczej, na pewno będziemy uważać. Kurczę, najgorsze jest to, że tu wszystko się tak naprawdę ze sobą zlewa i ciężko mi jest czasami dostrzec, co tutaj tak naprawdę się dzieje. Bo te kolory są po prostu za jasne. No i proszę bardzo, po bosie. To nawet nie było żadnej cutscenki ani nic, po prostu boss został pokonany. Chyba, że będzie tutaj zaraz jakaś cutscenka, ale wątpię w to. Szczerze powiedziawszy. Okej, udało nam się pokonać bossa. Pokonaj engine'a na odwrót. No i mamy tutaj klasyczny skin. Ale po co on? Lepiej mieć plądrowanko. Więc dobra, tutaj mamy pierwsze dwa wymiary zaliczone, czyli pustkowe grozy oraz wyspa obłędu, teraźniejszość. Więc żegnamy wyspę obłędu oraz pustkowe grozy i rozpoczynamy trzeci wymiar, jakim jest słone wybrzeże. Ale tutaj sobie zagramy crashem i nie wziąłem trybu na odwrót. Fuck.
Dobra. Zmieńmy sobie może skina. Tym razem zagrałbym sobie jakimś innym skinem, ponieważ nie powiem, że nie, ale gracz wyborowy troszeczkę zaczyna mi się nudzić. Więc zagrajmy sobie tym razem służbą wojskową. Dobra, i teraz robimy tryb na odwrót. Czyli będziemy mieli teraz nowy ten typ poziomów na odwrót. Czyli to jest teraz kolorowanko, czyli to jest to, o czym wam wspominałem w pierwszym wymiarze. I troszeczkę to pomyliłem właśnie z rozjaśnianiem. A kolorowanie polega na tym, że po prostu cały poziom będzie czarno-biały i wtedy, kiedy będziemy atakowali spin atakiem, to po prostu będziemy rozjaśniali poziom. Znaczy w przypadku pierwszego wymiaru to będziemy rozjaśniali. W tym przypadku będziemy po prostu kolorowali cały poziom, czyli z czarnego albo szaro-białego filtru będziemy mieli po prostu, no, kolorki. Czyli po prostu poziom odzyska kolory. I znowu jagody bump będziemy zbierać. Bumpowe jagody. Tak więc lecimy z koksem. Lecimy, nie śpimy. Całkiem mówię, to jest całkiem ambitne podejście do samego projektu, moim skromnym zdaniem. Bo gdyby nie to, że tutaj mamy... gdyby nie to, że tutaj mamy, wiecie, te Bump Berries, to myślę, że poziom by się niewiele zmienił. Dalej byłby to ten sam poziom, tylko z tą różnicą, że musimy go pokolorować. Tak więc, no nic szczególnego by się tutaj nie pozmieniało. Ciekaw jestem, co tam u góry jest. Czy to po prostu jest skrzynka, w której w zasadzie... A nie, dobra, tam jest coś u góry. Raczej było, bo teraz zostało zniszczone. Chłe, chłe. Oj, dobra, dobrze, że tak zrobiłem. Okej. Idzie na razie wszystko w porządku. Na razie jest wszystko w porządku. Muszę tutaj oczywiście kontrolować również, gdzie są skrzynki. Bo czasami może być po prostu właśnie coś takiego. I tutaj trzeba niestety, chcąc nie chcąc, ale szybko reagować, tak więc trzeba tutaj zachować spokój. Gdyż, ponieważ, iż dlategoż właśnie takie coś może się później dziać i no w żałosny sposób po prostu będziemy tracili życia. A tego chyba raczej nie chcemy. Sądzę, że raczej każdy chce ominąć tego typu precedensów. No, zostali tutaj, że tak powiem, spierdzieleni ze stanowiska. Okej, tu nic nie ma. Sprawdźmy, czy tutaj coś jest. Tutaj na razie nic nie świeci. Więc gdyby coś świeciło, to raczej zwróciłbym na to mocną uwagę. Ale w tym przypadku tak nie jest. Tutaj mamy jeszcze skrzynki oczywiście, tylko właśnie nie wiem, czy teraz się za to zabrać tutaj, czy iść do przodu na lewo. Chyba tutaj na razie polecimy, co wy na to? O, widzicie? Patrzcie, kurde, jak sprytnie schowany ukryty klejnot. Dobra, czyli z tej strony mamy już ogarnięty temat, więc możemy teraz się cofać. Tam już nic nie było. Oj, nie lubię strasznie tej platformy, wiecie? Nie lubię właśnie ją z tego względu, że ona jest dosłownie... No, troluje na każdy możliwy sposób. Ja tego bardzo nie lubię tutaj. Dlatego skupmy się raz jeszcze. Tu już i tak mamy klejnot zebrany, więc... Nic nie ominęliśmy.
Ja się na razie, jak widzicie, wstrzymałem. I zrobimy teraz. O, dokładnie tak. Super. No, nie do końca super, bo straciłem aku, ale myślę, że gdzieś on tam może być później jeszcze. A jak nie będzie go, to trudno. Też jakby nie ucierpimy z tego powodu jakoś super. Po prostu nie będę miał aku i tyle. Cała różnica. Co tam się dzieje? Kurde, czemu mój pies tak... Czemu mój pies tak agresywnie reagował? Co to miało znaczyć? W ogóle ciekawostka troszeczkę niezwiązana z grą, ale myślę, że nie zdziwi was ten fakt, no bo już i tak mamy wszystko, co chciałem powiedzieć, to powiedziałem. Więc ogólnie co do mojego psa, to taka śmieszna ciekawostka, że on strasznie boi się odkurzacza. Czyli kiedy jest odkurzane w domu, to bardzo w agresywny sposób szczeka. Tak jak to możecie, nie wiem, usłyszeć, ewentualnie będziecie mało co słyszeć, no bo ja oczywiście swój głos odszumiam, kiedy montuję audio. Tak więc może być tak, że ja na ten temat mówię, a wy nic nie słyszycie, więc to trochę będzie nieaktualne do stanu rzeczy faktycznego. Ale ciekawostka jest taka, że po prostu boi się panicznie odkurzacza. Co jest oczywiście normalne, bo tak jak, nie wiem, ludzie boją się pająków czy węży, no to psy mają prawo również czegoś takiego się bać, w sensie zwierzęta. No i dobra, lecimy z koksem dalej. Czyli w sumie ta skrzynka ze skarbem w tym poziomie jest bezużyteczna, no bo jak pamiętacie, w normalnej części poziomu było coś takiego, że po prostu kiedy wchodziliśmy w tą skrzynkę ze skarbem, to musieliśmy ją spinatakiem zaatakować, bo ona się otworzyła i dała nam ukryty klejnot. Tutaj natomiast ona bardziej będzie robiła jako zamknięta skrzynka. Nie możemy ją w ogóle w żaden sposób zaatakować. No tak też można. Tak więc jeszcze raz, ja wiem, że się powtarzam, ale warto te kwestie powtarzać, by każdy zapamiętał. I żeby nie było takich głupich, powiedzmy, później komentarzy lub głupich pytań. W tym wymiarze, jak widzicie, jeżeli chodzi o poziomy na odwrót, to mamy teraz typ poziomu taki, że musimy po prostu poziom kolorować. W poprzednim wymiarze mieliśmy coś takiego, że mieliśmy dosyć jaskrawe kolory, co symbolizowało, że były po prostu za bardzo przesadzone, jeżeli chodzi o barwę. A w pierwszym wymiarze mieliśmy coś takiego, że poziomy były za bardzo ciemne. I kiedy odpalaliśmy spinatak, to mogliśmy je rozjaśniać. Mam nadzieję, że to zapamiętaliście, ponieważ tego typu rzeczy, które teraz wam mówię, będą na tegorocznej maturze z języka polskiego, więc wolę, żebyście się na to przygotowali. Przyznajcie, że chcielibyście mieć taką maturę, co nie? Przecież taka matura to byłaby coś po prostu epickiego. To byłaby chyba najłatwiejsza matura ever. Chociaż znam takich, którzy by z tego mogli nawet i pałę dostać, więc... I teraz chwila prawdy. Jednej skrzynki nam zabrakło. Gdzie? Gdzieś jedną skrzynkę pominąłem. To jest bardzo dobre pytanie, gdzie ja mogłem to zrobić. Więc wróćmy się tutaj, ponieważ to jest ostatnie miejsce zbrodni. Powolutku do przodu. Oj, 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 oj. I nie będziemy mieli kolejnego klejnocika za te. Za maksymalnie 3 śmierci. No tutaj trochę nas pech spotkał. Jakby to powiedział Sarge, jasny gwint. I teraz zobaczmy, czy jest jakaś skrzynka, którą faktycznie pominąłem tutaj. Bo może coś jest, a ja tego po prostu nie dostrzegłem. Więc wróćmy się do góry. No. Albo po prostu idźmy dalej do przodu. Trudno się mówi. Jedna skrzynka to... No cóż, najwyżej będę miał solo powrót do tego poziomu.
solo powrót mam na myśli to, że po prostu poza anteną wrócę sobie do tego poziomu i tyle. No bo tutaj nie widzę nigdzie indziej, żeby była jakakolwiek skrzynka. Tak więc, no niestety. Ten poziom poszedł nam tragicznie, jeżeli chodzi o poprzednie poziomy.